Planeta Sportu. Gościem Radia Meteor jest Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski z Sydney, mistrz świata z Edmonton, pięciokrotny olimpijczyk. Dzisiaj sprawca wydarzenia, jakim było rozpalenie znicza olimpijskiego 24. Olimpiady Młodzieży. Witam serdecznie. Witam, dzień dobry. Było mi dane pomóc w tym przedsięwzięciu. Co sprawiło, że zaangażował się Pan w tę inicjatywę, właśnie taką Olimpiadę Młodzieży? No mi nie było dane startować w Olimpiadzie Młodzieży, bo akurat kiedy ja byłem w tym wieku, nie było Olimpiady Młodzieży. Była przed tym, jak zacząłem swoją karierę sportową i potem, jak już przeszedłem wiek, w którym mógłbym w Olimpiadzie Młodzieży startować, także tym bardziej bardzo chętnie wziąłem udział w dzisiejszym otwarciu, tym bardziej, że otwarcie ma miejsce naprawdę niedaleko mojego domu. Mogłem spokojnie przyjść wtedy dzisiaj piechotą, więc jestem, można powiedzieć, u siebie. Główny cel to jest zaszczepienie tej idei olimpijskiej w tych młodych ludziach? Tak, tutaj sądzę, że idea olimpijska wśród tych młodych ludzi to już jest zaszczepiona. Tutaj już jest rywalizacja na wysokim sportowym poziomie i bardzo dobrze, że zawitała po raz kolejny do Wielkopolski. Możemy się pochwalić fantastycznymi obiektami i mam nadzieję, jak zawsze, fantastyczną organizacją tychże zawodów. Wspomniałem, że pięciokrotnie reprezentował Pan Polskę na igrzyskach. Ile razy Pan brał udział w otwarciu igrzysk? Ani razu również nie miałem okazji być podczas zamknięcia igrzysk olimpijskich, więc może kiedyś, jeżeli wybiorę się na igrzyska już w innej roli, wtedy będzie mi dane. Rola, w jakiej Pan teraz jest, poseł na Sejm, bierze Pan udział, jest Pan członkiem Komisji Sportu. Jak ta Komisja Sportu właśnie też wpływa na krzewienie tego sportu młodzieżowego? Nie jest to łatwe. Komisja Sportu niestety jest odzwierciedleniem tego, że wszyscy w Polsce znają się na sporcie i rzeczywiście wśród tej komisji można też odnieść takie wrażenie, że nie wszyscy członkowie tam się powinni znaleźć, ale staramy się walczyć o to, żeby jednak najważniejsze była idea sportowa, a nie barwy polityczne i przekonania partyjne, bo uważam, że sport powinien być ponad tym. Będzie Pan śledził igrzyska młodzieży? Oczywiście, że będę śledził, tym bardziej, że akurat taekwondo będzie się odbywać tutaj w tej hali. Na pewno odwiedzę zawody, zobaczyć, jak młodzież sobie radzi. Jeszcze pytanie, co jest najważniejsze dla tych młodych sportowców? Co jest taką kluczową, też patrząc na doświadczenie z Pana młodości, kiedy Pan zaczynał przygodę w sporcie? Jest wiele rzeczy, które są bardzo istotne na tym samym początku. Na pewno młodzież teraz ma dużo łatwiej niż my, kiedy rozpoczynaliśmy przygodę ze sportem, bo infrastruktura do uprawiania sportu teraz jest nieporównywalna z tym, co było blisko 30 lat temu, kiedy ja rozpoczynałem przygodę z lekką atletyką. Także tutaj w sporcie w ogóle najbardziej istotna jest rywalizacja. Najbardziej istotne jest właśnie załapanie tego bakcyla, żeby starać się żyć sportem, żeby ten sport był we wszystkim, co my robimy, bo sport to nie jest tylko i wyłącznie to, co wydarza się na stadionie czy w hali sportowej. Sport to jest całe życie, to jest przegruntowanie całego dnia po to, żeby mieć siły i do odpowiednie zaangażowanie w uprawianie sportu, także sport się potem w życiu przydaje. To na koniec jeszcze poproszę o przesłanie dla tych młodych ludzi. Przesłanie dla młodych ludzi, ażeby się nie poddawać, że porażki w sporcie się zdarzają niestety dużo częściej niż zwycięstwa i one są wpisane w życie sportowca, więc należy stawiać sobie małe cele, starać się je realizować, nie myśleć od razu o starcie w igrzyskach olimpijskich, bo do tego potrzeba bardzo wielu lat od młodzieży, która teraz tutaj będzie startowała, także nie przejmować się porażkami, pilnie trenować, żeby nie mieć sobie niczego do zarzucenia i bardzo dokładnie słuchać trenera. Szymon Ziółkowski, mistrz olimpijski. Dziękuję bardzo. Planeta Sportu.